Magda, jesteś jedną z zawodniczek, która, jak to się mówi, pamięta prehistorię piłki ręcznej plażowej. Pamiętasz swoje pierwsze zgrupowanie i warunki, w jakim to zgrupowanie się odbywało, a to, co jest tutaj? Pamiętam. W Głogów bodajże. No było różne. Dochodziliśmy daleko, jeździliśmy autobusami do Piasku. Było to tydzień chyba przed mistrzostwami. Teraz jest marzec, my zgrupowanie mamy. Całkiem fajnie. Czy czegoś tutaj ci brakuje? Czasu na odpoczynek.